Teraz przechodziliśmy i chłopak tak stanął i tak o. Dzień dobry, kochani. Witajcie w poniedziałek. Ja jestem po pracy. Znowu jakaś nieprzyjemna rzecz się trafiła. Mianowicie, nie wiem, czy wam mówiłam, wysłałam ostatnio sobie kurierem, jak byliśmy w Polsce, paczkę tutaj. Dostałam też paczkę z firmy O2 Skin. I tam włożyłam wszystkie kremy, które od niej dostałam. Kupiłam jakieś tam poszewki pierdoły w Pepco, kupiłam sobie jakieś rzeczy w Avonie, dostaliśmy od Radka rodziców jakieś tam sałatki, nie sałatki, radził się bigos, grzyby suszone. I jak się zastanawiam, co z tym kurierem, bo to już minął równo tydzień od nadania paczki. No i dzisiaj się okazało, że paczka została zniszczona. Jak została zniszczona, do jasnej cholery? No jak została zniszczona? Nie napisali, nie wysłali żadnego zdjęcia, nie zrobili po prostu nic. Po prostu zdecydowali, że paczka jest zniszczona. Także nie wiem, zaraz będę do nich dzwoniła, bo co mi tylko Radek tam nie wiedział za bardzo, co tam... Nawet nie wiedział, co tam w środku jest, bo to ja w sumie pakowałam. Ja tej paczki nie ubezpieczałam dodatkowo. Była na 200 zł, zaznaczyłam, że wartość 200 zł, bo na wszystko trzeba było rachunki, no ale zakupy moje nie były takie wielkie, zakupy były nie wiem na ile, może na 100 zł. Ta paczka z O2 Skin wiem, że troszeczkę kosztowała, niestety, zaraz się normalnie rozpłaczę. No i jedzenie, i te grzybki zwłaszcza, i powiem wam, że mam taki żal. Wściekła jestem, po prostu jestem wściekła, ale poprawił mi mąż humor, że wieczorem do niego powiedziałam, zobacz co chcę na obiad jutro. I zrobił mi i sobie miskę, już wam pokazuję, jakie miski nam zrobił. Kapusta, bebe, co to jest? Kalarepa? Kapusta, kalarepa, pomidor, awokado, cebula, ogórek i kuskus, bo mówię, że nie mógł znaleźć kaszy, kasz pełno, ale dobra, niech będzie. No zobaczcie, uuu, jakie obiady! Niam, niam, niam. A jeszcze peski zrobisz, dobra, zrób peski. Boże, jakie piękne. Bebe, jeszcze z ciebie wyjdą ludzie. Ty sobie pograbiłaś na ostatnim vlogu, teraz... Czym sobie pograbiłam? Nie lubisz miodu. Ja to pamiętam, tylko nie zapomniałem. Tak, ja wiem, ale to jest po prostu piękne. Dajcie znać, czy sobie robicie takie, to powinna być miska, no ale jest dobra, talerz pyszności, talerze pyszności. To jest kalarepka, tak? Czy co to jest? Nie powiem. Nie wiesz. Pszczoła zrobiła. Tak, pszczoła, dobra, idziemy, czekamy na peski. Pyszny obiad, wiesz, muszę wam powiedzieć, bardzo, bardzo pyszny. Teraz ulubiona chwila w ciągu dnia, czyli kawa. Gorąca jak czort. Zadzwoniłam do tego, co się okazało, Parcel Force. Jestem przekonana, że ja z GSL brałam. Także zadzwoniłam tam i wyobraźcie sobie... Oła, że tutaj gdzie dzwoniłam, na razie nikt nic nie wie. Taki oczywiście paczka od 5 dni jest w hubie, w International Hub. Nie tyle, ale pani nic nie wie, wzięła ode mnie, co jest w paczce, powiedziałam, co jest w paczce, także zobaczymy, ma do mnie oddzwonić, to znaczy do Radka, Radek ma akurat wolne. Do jutra. Mam nadzieję, że się coś wyjaśni. Powiedziałam do niej, że ja chcę cokolwiek w tej paczce ocalało, bo wiem, że dobra, nawet jeżeli, nie wiem, jedna sałatka się zbiła albo coś, jeżeli coś tam zalało, reszta jest cała. Nie wiem, no mam nadzieję, że będzie ok. A dzisiaj jeszcze z lepszych rzeczy. No i normalnie jesteśmy jak... Jestem jak kaczorka jakaś, bo mam dzisiaj miesięcznicę z moim małżem. 15. No więc mamy jutro Halloween. Powiem wam, że ja za takimi świętami nie przypadam. To nie jest nasze święto i to w ogóle nie jest święto. Ale mamy w pracy dzień, że się po prostu przebieramy. Mało tego, że się przebieramy, to jeszcze ilość tam najlepiej przebranych osób może wygrać dzień holidaya. Także czemu by nie spróbować? Tym bardziej, że już nie mam żadnego urlopu w tym roku. Żadnego do końca stycznia. Już nie mam nic. Ty jeszcze coś masz? Jezu, ja też już nic nie mam. Ile wam jeszcze urlopu zostało w tym roku? Napiszcie mi. Zacznę nową pracę, to będę miał. No to wtedy będziesz miał. Tak, w każdym bądź razie, skoro jest szansa, że mogę wygrać dzień holidaya, no to jedziemy, może coś kupimy. A tym bardziej, że już jest poniedziałek, czyli po ostatnim weekendzie halloweenowym, że tak powiem, to powinny być przeceny, prawda? Tak. Tak, gdzie jedziesz? Może tam, do tamtej jazdy pierwszy, nie? Przecież to jest mała azda tam. Tam jest dużo ciuchów. Nie? Okej, dobra, pojedziemy. Dobrze, to pojedziemy tutaj do Georgia, koło TK Maxa. O, może w TK Maxie coś będzie, może jakoś... W ogóle wiecie co, ja bym się chciała przebrać za klauna. Ale czemu nie? Bo nie zrobisz tego Ilonce. No, moja Ilonka. Mało, że Ilonka, to jeszcze Martyna, ja teraz z Ilonką tak blisko nie pracuję. Ilonka ci do auta nie wejdzie. Ale jeszcze Martyna, no z Ilonką do pracy jeżdżę, ona ma fobię przed klaunami. W ogóle nie wiem, jak się nazywa klaunofobia.
Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Ja nie wiem, ja rozumiem, bać się pająków, bać się wysokości, bać się, nie wiem, duchów, okej, okay, jak ktoś się boi, tak jak niektórzy, których znam. Ale rób tak rób. Ale bać się klaunów, to przecież to są po to, żeby rozśmieszali, a nie rozśmieszały te istotki, a nie straszyły ludzi. Dobra, jedziemy zobaczyć, a nuż uda się i coś fajnego znajdę. Jak? Boże. Ale się nie będę. Ja się czuję, jakbyś miała w tym dusić. I pogrubia mnie ta czaszka. No i dobrze. No dobra, masz opcję. Spoko, opcja, bo nie muszę robić, nie muszę wstawać prędzej rano i robić żadnego makijażu. Dobra opcja. Czekaj, spróbuję. No ale weź ściągnij tą maskę. Spoko, co nawet? No, tak mogę na wejście być. Z tym i spoko, podoba mi się. Mogę na swoje ciuchy robocze założyć, także bez żadnego problemu, nie? Idziemy jeszcze zobaczyć, co tam jeszcze mają. Wow, czekajcie, coś wam pokażę. Nie halloweenowego. O! I to jest baby Tickle Pink. Pamiętasz, jak żeśmy kiedyś to kupili? Pamiętam, to ja ci kupiłem dres. Ile lat miałam to? Znaczy nie akurat z tymi. Z pomponami. Z pomponami, bo z tego ileś tam kasy idzie na różową wstążkę. Super, a to co mam na sobie, co kosztuje? Dychacza teraz po przecenie. W sumie taka mała czarna. Każda kobieta powinna mieć małą czarną, prawda, bebe? Jak wam się podoba? A nie, to już rycerz nie dla faceta jakiegoś. To jest Ghostbusters, ale matko boska, w tym bym się zapociła na amen, chociaż się do potliwych nie należy. O, tu jakaś czarownica, ale to taka sexy jest. Jezu, ja tak swoją kurtkę zostawiłam. A tu fajnie, dziewczynka ma fajny ten zrobiony make-up. Na zdjęciu. Co jeszcze jest? Taka o... Nie, bez sensu. To nie jest nie, fajny kostium. To jest fajny, co masz. Tu takie księżniczki też bez sensu, co? Nie, to co masz jest okej. Okay. Najlepsze ale jest. Ale powinnaś make-up zrobić też jakiś. Ale jaki? No, a co wiem, to jest? Tak. Śmierć? Jestem śmiercią czy czym? Co to no, jest? To muszę się na biało wymalować i na czarno oczy, tak? Chyba. I kosę trzeba ci zrobić jakąś. A, no kosę trzeba kupić. A tutaj co jest? Weźmiemy to, najwyżej to oddamy, nie? Jeżeli gdzieś coś innego znajdziemy. A tu jakiś więzień? Więzień? O! To jest co innego. A, to ten, nie. O, ten może być. Weź mi to wyciągnij. To jest siłacz. Ale dupa jaka będzie wielka w tym. Są do tego wąsy? No. O! Słodycze trzeba kupić, bo jutro będą dzieciaki chodzić i dzisiaj. No ja spuszczę psy. No wiesz, a może po prostu taką maskę kupię? Ale my nie jesteśmy za Halloween i nie będę robił Halloween. Może taką maskę po prostu kupię, bo wzięłam sobie, zobaczcie, taki ten do zrobienia make-upu. Ale nie wiem. Albo może zamknij się już czaszko. Albo może bym wolała z czerwoną. Czerwoną farbką. Jaka mi będzie bardziej pasowała, ta? Złota? To jest skeleton. Dylematy, co? Starej baby. Jak się ma wymalować? Ale rzeczy są, powiem wam. O, albo taką maskę po prostu wezmę. Jezu, wiecie co, ta maska jest po prostu... Oh my god, baby, wyglądasz jak nie ty naprawdę. Ale straszne. Wow, niefajne. A co ja mam na głowie? Powiem wam, że bardzo dziwne. Zaraz sobie zrobimy selfie. Super rzeczy są, zobaczcie takie, nie wiem jak to się nazywa. Wiecie takie, co się wiesza. Bardzo fajne. Naprawdę fajne rzeczy są na Halloween. Szaleństwo. Ale świeczki. Krzyżyk mi się tu nie podoba. No. Co to jest? Nie widzę. Tutaj. Okej, okay. Spoko. Fajne. Sorry. A, bo tych, mój Radek ma świra, no, chce takie coś. I na nasz to będziesz robił 35 funtów, nie jest tak drogo. Taki odcek iskrzy. To aż tyle tego jest? Nie, to jest tylko jeden.
To czemu jest tu takie, takie? A, widzicie, to jest świąteczne, takie, bałwanek. Tutaj sarenki. Aha, to jest tu crazy. O. No ale tego nie widać, to najbardziej widać, bo to jest laser. Wow, jakie trójwymiarowe. Patrzcie na te instagramowe sztućce, no po prostu. I jeszcze można w zmywarce je myć. No ciekawe, ciekawe opcje. Oj, powiem wam, to jestem w sklepie, długo nie wychodzę do sklepu, bo jak wchodzę do takich domowych rzeczy, to bym chciała od razu wszystko. Ale jakoś mi się udaje ostatnio powstrzymywać. Dobra, idziemy szukać kołka do mojej kosy. W ogóle Radek chce mi zrobić kosę. Z takiej szabelki dla piratów. Także nie wiem, czy to będzie. To jest szabelka dla piratów, tak? To będzie, ja to pomaluję na srebrno i to będzie kosa. Tu tylko. Ale to widać, że to jest pirackie. Ty jesteś piracka, to będzie kosa. Przedstawiam wam mojego nowego męża. Czy wy to widzicie? Chociaż nie, tutaj chyba te światełka się zawsze palą, ale już czuję ten klimat i tęsknotę za domem. Dobra, idę zobaczyć, co tam ciekawego w H&M. A powiem wam, że się uśmiałam w tej Azji. No naprawdę się uśmiałam, ale trzeba mi czegoś takiego, także spoko. Jednak się cieszę, że się zdecydowałam, że się przebieram i koniec. Jutro rano trzeba prędko wstać, bo normalnie wstaję o 5, ale że może będę musiała się pomalować, to będę musiała wstać prędzej. Ale dobrze, że jako śmieć, a nie jako księżniczka. Także byle jak się na biało pomaluję, czarno wokół oczu starczy. Styknie, może wam pokażę. Przynajmniej nie będę miała zrany zabawy z brwiami. O, patrzcie, H&M, świetne. Zrobiliśmy rundkę w nocy po wszystkich sklepach prawie, że. Ale się chyba nauczyliśmy bajby oszczędzać, co? No ja na pewno. Chyba tydzień. No wiesz co? Ja dzisiaj byłem sam na zakupach i wydałem tylko 40 funtów, nie to jak zawsze te 60-80. Ale mówisz, że nic nie kupiłeś. Dla siebie, tylko dla ciebie jak zwykle. A, 40 rodzajów tyrany. Chwastów. Nie powiedziałam wam, ale McDonalda o 2 razy powiększyli. Że dzisiaj rano było -2. -2 stopnie, a jeszcze wczoraj we vlogu wam pokazywałam kwiaty, jakie mi kwitną, róże, nie róże i przypuszczam, że nie wszystko to zamarznie, przymarzło już pewnie, albo przymarznie, bo nic z tym nie zrobiłam, a jak widać już jest ciemno na dworze, także już dzisiaj tego też nie ściągnę. Fajna była zmiana czasu przez jeden wieczór, że można było dłużej posiedzieć. I jeden ranek, chociaż za długo siedziałam i byłam wyrąbana dzisiaj jak świnka. Ale niefajne jest to, że jest godzina 18 i jest ciemno jak w nosie. Już chyba 18, o 17 się zrobiło ciemno, co? Tego nie lubię. Ciekawe, ponoć teraz w Polsce ostatni raz miała być zmiana czasu. Słyszałeś o tym? Myślisz, że to tak faktycznie będzie? Ja nawet nie wiem. Czy to już zatwierdzone jest, czy nie? No jak miesięcznica może być co miesiąc, no to i... I słońce mogą gasić wcześniej. Po miesięcznicy jest co miesiąc. No właśnie. Obiad taki piękny, a kolacja typowo po angielsku fish and chips. Ale malutkie porcje wzięłam, także spoko. Przed chwileczką właśnie Radek stał z psami. Boże, jak to głośno! Pod sklepem właśnie fish and chips. I jeden taki psyczek jeździ na osiedlu, czasami przejeżdża koło nas, nie? Ale oni specjalnie tłumiki ściągają, żeby ten, żeby więcej... było głośno. Nie, żeby więcej mocy ma wtedy motor. I żeby było głośno. W każdym bądź razie stał pod sklepem i dzieciak jakiś przebiegł, tak szybko przebiegł. I Borys aż szczeknął, on tam z tyłu biegł. I muszą mieć psa w domu, bo dziecko od razu się zatrzymało. I przepraszam, myślę, że chyba go przestraszyłem. Radek mówi, no chyba trochę, oj, przepraszam, nie chciałem. I zaraz szedł tato i też mówi, sorry mate, także na pewno mają psa, co? Albo dobrze wychowany, rodzice fajnie wychowali. Musimy iść szybko, bo nam jedzenie ustygnie. Chodźcie, piesełki, chodźcie. Borysław nie chce iść do domku. No nie dziwię mu się. Fajny wieczór, powiem wam, bardzo przyjemnie, nie wieje, nie dmucha, ale zimno jak czort, co? Myślę, że już koło zera jest. Na pewno. Uwielbiam, ciemno jest, ale muszę to powiedzieć tutaj, uwielbiam reakcję ludzi na Borysa. Teraz przechodziliśmy i chłopak tak kosę, no i tak o... Zrobił mi radio kosę z szabelki. Spoko, fajnie. I czaszka jest, nie?
Wiem, że będzie fajnie. No, ale mówiłam, że trzeba te kości Obawę obciąć. To na srebrno? Nie, okej, jest BB. Będzie. Nie, jest okej. Okay. Tak się zastanawiałam, co z paznokciami zrobić. No, a tutaj sobie wymyślałam, że na gąbkę dam taki biały lakier i do tego taki... To nie jest brąz, to jest taki jakby bordo, jak się nie mylę. To po prostu dam na gąbeczkę i na tych paznokciach, co mam wczorajszych, po prostu tak podbijam, że one będą takie jakby brudne. Lunka, co tak patrzysz? Radzie próbował gdzieś tam zrobić zęby. To jutro mi takie zrobisz rano? Boskie. Zobaczcie, tak wyglądają te paznokcie. To ma być coś między, nie wiem, krwią, brudem, ziemią. Jakoś, nie wiem, tak sobie to wyobraziłam i tak to wygląda. Dobra, kochani, u nas jest już 22:30. I około 5:00 pobudka, tak więc lecę lulać. Dobranoc!